Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w ten wielkanocną niedzielę. Kolejny odcinek z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku znowu zobaczycie chyba najbardziej uniwersalny czołg średni 9 poziomu, czyli T-54. Dlaczego znowu? Bo ta bitwa naprawdę będzie obfitowała wiele... Zobaczycie zaraz czego. Okej, więc powtórkę wysłał mi gracz z klanu PKP o nicku Herszt. Cześć. No, dzień dobry. Herszt to jest przywódca bandy, szajki. A dlaczego ty akurat jesteś Hersztem w grze World of Tanks? To zaczęło się od gry Mistrzak Magik Heroes 5. Tam była taka jedna z postaci, co miała taką nazwę. Postawiłem sobie, po prostu przyniosłem ją do WT. Mhm. T-54 fajnie rzuciło bez artylerii, chociaż czołgi średnie są mobilne, więc te artylerie nie trafiają tak często. Ale jaki miałeś tutaj plan na step w tej bitwie? Normalnie moim planem jest pojechać zawsze na kwadrat A7 i tam coś strzelać, ale jak zobaczyłem, że nasze ST1 pojechało na sam środek, postawiłem trochę im pomoc. Tak strzelałem właśnie, nie mogę po prostu zrozumieć, co się tam dzieje, więc stałem ze stoi i po prostu próbowałem snajpić. Troszeczkę te czołgi tak dziwnie pojechały. Oczywiście czasami też robię taką taktykę, że jadę przez środek czołgami ciężkimi, ale na niższych tierach. Na dziewiątych tierach raczej te czołgi ciężkie powinny tutaj jechać tam, gdzie ty teraz jedziesz, nie? No właśnie. No i pierwszy zniszczony pojazd. No i cóż, T-34, mamy T-10, mamy Lighta, więc no trzeba pilnować tej strony. Tak samo w ogóle dziwne ustawienie z drugiej strony, gdzie powinny być medy, też nikt nie pojechał. Więc sytuacja wygląda niezbyt ciekawie. No właśnie, teraz będzie bardzo dobra akcja, żeby pokazać, jak to zniszczyć trzy czołgi, bo w sumie to byłem tylko z Leopardem. I bardzo ciężko tutaj było cokolwiek ugrać w tym momencie. Właśnie no tak, i... szukałem kogoś, żeby uderzyć w gąskę. Tak jest. No niestety T-34 ma bardzo dobrą penetrację, więc cię przebił. A jeżeli chodzi o czołg T-54? Powiedziałem, że moim zdaniem jest to najbardziej uniwersalny czołg. Oczywiście czołgi średnie 9 poziomu mają działa z penetracją nawet 260, a tutaj mamy tylko 201. Ale to nie jest taka chyba wada. Da się, jak widać, tą penetracją strzelać, nie? No, ja tutaj może tylko dwa pociski na jakieś mausy czy coś takiego. Naprawdę daję radę, bo zajeżdża każdy czołg. Mhm. Te pociski goldowe to są pociski kumulacyjne. No i one oczywiście w pancerze wielowarstwowe mogą nie wejść, więc trzeba tylko celować właśnie w twarde pancerze, na przykład, tak jak powiedziałeś, maus i tak dalej, i tak dalej. Trzeci zniszczony pojazd, już prawie 4000 obrażeń. No i z drugiej strony flanka przejęta przez wrogów. No i przegrywacie. Jaki plan na dalszą część bitwy? W tym momencie po prostu się załamałem, co się tutaj dzieje. I nie miałem w ogóle żadnego planu, więc stałem i próbowałem ustrzelić, co się pokaże. Mhm. Ja tak tylko jeszcze poinformuję, że czołg T-54 waży 35 ton, ma 700-konny silnik, czyli silnik ma mocniejszy niż 10-tierowe czołgi radzieckie, średnie, więc jest bardzo mobilny. Prędkość ma maksymalna 56 km na godzinę. I są dwa działa, jeżeli chodzi o takie używane 100 mm działa. Jedno to jest właśnie to, które ty masz, a drugie ma lepszą penetrację, bo 219, a tu masz tylko 201. Czemu akurat to działo?
Te działo przede wszystkim pozwala na to, żeby strzelać do ich spotów, bo jest, ma dużo lepsze skupianie i celność. A tamto po prostu nie pozwalałoby na takie strzelanie właśnie, jak tutaj strzelam bardzo często, bez pełnego skupienia. No i szybkość przeładowania też na tym, na tej setce jest lepsze. 5 zniszczonych pojazdów, no i T-49, który chyba ci ucieknie. Chyba się nie strzał się do oddać. Tak jest. No i sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. Przewaga HP, ponad 3000 więcej HP mają przeciwnicy, no i o 3 czołgi więcej. Ale oczywiście nigdy nie można się poddawać, nie? Nigdy w życiu. No, ten strzał to trochę taki niezbyt ci wyszedł. Czyli myślę, trzeba... że te 12 fragów właśnie było dzięki tym moim chybionym strzałom, bo to naprawdę... Ten Tiger i ten Leopard naprawdę pomogli. Ale nie musiałeś spoilerować. Ale dobra. Czyli już wiecie, że zniszczysz 12 czołgów, czyli już 7 czołgów, no i wszystkie czołgi, które pozostały, też ulegną już zniszczeniu. No, niepotrzebnie zaspoilerowałeś, no ale już teraz zobaczcie, w jaki sposób zniszczysz te wszystkie czołgi. Centurion 1. Właśnie po tym Centurionie już troszeczkę mnie wzięła stres troszkę mnie wziął. Takie, czy to da się jeszcze wygrać? Mhm. No, czyli w tej chwili doprowadziłeś do wyrównania. Tu te czołgi tak troszeczkę niezbyt ci pomagają, ale to nawet i dobrze, nie? Love. Myślę, że po prostu te czołgi, które tam były, gdyby po prostu tutaj nie były, to po prostu by mnie wszyscy zjedli. Ale też nie, nie rozumiem tego, taktyki tego Tortoise'a, który się nic nie robił, tylko cały czas stał i dzięki temu też mniej więcej wygraliśmy. Mhm. Już Bulldog tutaj widzi, że to ty rozgrywasz tu bitwę bardzo dobrą. No i co? Teraz zapewne walka o pula. Kogo wybrałeś na początku? Tortoise znikł. Miałem nadzieję, że zniszczę tego jak Tigera, ale okazało się potem, że to jest naprawdę ciężki kawał do zgryzienia. Mhm. Już... Ogólnie też jest sprawa, że miałem bardzo mało amunicji i nie wiedziałem, czy w ogóle cokolwiek tu jeszcze ugram. Jak widać, już prawie 7000 obrażeń, 9 zniszczonych pojazdów. No, zobaczymy. No, Golda już nie ma, tu by się przydał jakiś kumulak na ten pancerz górny. Trzeba zaznaczyć, że penetracja na kumulaku to jest aż 330, więc wchodzi w zasadzie prawie wszystko. Oczywiście nie w gąski. No i oczywiście główna zaleta tego czołgu to też jest wieża. No szkoda, że depresja jest tylko 5 stopni, ale pancerz wieży mamy 200, więc sporo można przyblokować na ten pancerz. No i taranik i pul. Czyli no Rosjeni niestety by się nie udało, ale już pulek jest. Dużo obrażeń, więc warto by było wygrać. Tam już mi na czasie pisali jakieś tam good job, coś takiego. No. Ale ja tak stwierdziłem, że to nie może być prawda, co się tutaj właśnie stało. 11 zniszczony pojazd. No i tu nawet wróg ci, wrogi pojazd ci kibicuje, żebyś zrobił 12 killi. No teraz chcę pozdrowić kolegów, którzy byli ze mną na kanale i mnie dopingowali, jak powiedziałem im, że już mam 11 killi. Tak jest. No i Tortoise, no tylko że wiadomo, Tortoise to jest czołg o chyba największych obrażeniach na minutę w grze, czyli co 5 sekund strzela po 400. Więc trzeba uważać na niego. W każdym bądź razie, no jest to Tedek i można go objechać. Więc zapewne postanowiłeś
go jakoś od tyłka wziąć, nie? Całe szczęście się udało, bo na górce i nie mogłem je strzelać. No i tutaj błąd popełnił, bo pokazał boczek, więc myk, jeden strzał, dobre losowanie, no i cóż, jest na hita, ale wiadomo, no przód tor to jest ma twardy, a on cię ma na dwa hity. No zobaczymy, jak to wyjdzie. We włas, myk, nie trafiłeś. No i teraz 52 HP, no i modlimy się, jest, udało się, 12 zniszczony pojazd, good game i tak dalej, zobaczmy na tabelę wyników, więc medal pula, stalowa ściana, właśnie T-54 to jest jeden z nielicznych czołgów, które potrafią robić stalowe ściany, prawie 8000 obrażeń i 1851 bazowego expa. Zablokowane 1750 na pancerz, no i coś tam jeszcze wyspotowane. Grasz niestety bez premki, więc strata z premką byś zarobił ponad 20 tysięcy na czysto. Czyli tak wyglądała ta bitwa. Gratuluję. W zasadzie można powiedzieć bitwa bardzo, bardzo dobra. Chyba jeżeli chodzi o zniszczone pojazdy, to na tym czołgu jeden z lepszych wyników w ogóle. Bo łatwo robić 12 killi na drugich, trzecich, czwartych tierach, ale już na dziewiątych to nie jest takie łatwe. Cóż, to wszystko. Jeżeli byś chciał jeszcze na koniec, nie wiem, coś powiedzieć, kogoś pozdrowić, to proszę. Chciałem pozdrowić cały klan PKP. Tak jest. I wszystkie czołgistki. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. No i jeszcze raz życzę rodzinnego święta. No i do zobaczenia, na razie. Do widzenia.